Szanowni Państwo, Rada Założona Dobroczyzny Zakończenia Roku Szkolnego 2022-2023. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet Sztandaru Narodu. Sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 imieniu Jana Walery Wieczyńcza wprowadzić. Do hymnu państwowego. Pana Dyrektora Jarosława Chylińskiego.
Dziękuję tym wszystkim spośród Was, którzy wykorzystali również
ale jako miejsce do pozytywnego działania tu i teraz. Za to, że odpowiadaliście na wezwania naszych nauczycieli do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, wolontariacie, akcjach charytatywnych, zdobywając zaszczytne tytuły i osiągnięcia. Za to, że na scenie podczas różnych uroczystości pokazywaliście wiele cennych prawd, ale także za to, że jako widzowie i słuchacze potrafiliście wzorowo tę sztukę odbierać. Pamiętajcie, wykształcenie jest czymś, co prawie wszyscy otrzymują. Wielu przekazuje, ale tylko nieliczni posiadają. Dziś dołączacie do tych ostatnich. Dzisiaj stajecie się cząstką Jędrzej Wilczowskiej braci i już nic z tego nie zmieni. W waszej szkolnej wędrówce towarzyszyli wam nauczyciele i wychowawcy. Wspaniali ludzie, którzy nie tylko dbali o waszą edukację, ale opiekowali się wami w każdej sytuacji. Starali się wspierać waszych rodziców w kwestiach wychowawczych. To wychowawcy na miarę 21 wieku, którzy wprowadzali was w świat niezapomnianych przygód i marzeń, którzy dbali o wasz wszechstronny rozwój, nagradzali osiągnięcia, ale napominali w trosce o waszą dobrą wychowę. Pozwólcie, że przypomnę nazwiska waszych wychowawców. Pani Magdalena Gdańska, pani Magdalena Kubiejska-Ciechowska, pani Małgorzata Kowalska, pani Anna Rakuńska, pani Izabela Ciosek-Kowalska oraz pan Arkadiusz Barański. Nie zapominajcie o nich nigdy, bo przecież to oni byli waszym drogowskazem tej codziennej szkolnej rzeczywistości. Drogowskazem wskazującym kierunek, który doprowadził was do tego pięknego dnia. Podziękowania należą się również pozostałych nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy ze wszystkich sił starali się wyposażyć was w wiedzę, umiejętności, wskazywali świat jakości. Myślę, że zachowacie o nas dobre wspomnienia i nie zapomnijcie, że wasze losy będą nas zawsze interesować. Dziękuję wychowawcom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za codzienną pracę, zaangażowanie oraz troskę każdego ucznia. Dziękuję wszystkim. Bez was szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować. W sposób szczególny chciałbym podziękować rodzicom za wszelki wkład w rozwój szkoły, za troskę, za zaangażowanie, za wszystko to, co czyniliście dla naszej szkoły. To wzorowa współpraca z wami jest doskonałym przykładem dla naszych uczniów. Drodzy współpracowniczy, jestem przekonany, że ten długi czas spędzony w naszej szkole, zdobyta wiedza, umiejętności, kompetencje ukształtowały was postawę, będą owocowały i dostarczą nam nauczycielom oraz waszym rodzicom wiele satysfakcji i radości. Zapamiętajcie słowa Winstona Churchilla. Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga. I odwagi życzę wam, moi drodzy absolwenci, najbardziej. Bądźcie po prostu życie odważni, w tym młodzieńczym, a później w dorosłym życiu. Drodzy absolwenci, teraz pójdziecie już swoją drogą. To czas na dorosłość. Życzę wam zatem, aby okazała się ona ciekawa i pomyślna, wymagająca, ale przynosząca satysfakcję i szczęście. Mam nadzieję, że spotkacie na niej ludzi dobrych i prawych, którzy nie zawiodą was, a raczej wezmą swoim autorytetem i siłą intelektu. W tej chwili życzę wam także spełnienia marzeń oraz dokonywania trafnych wyborów, pozwalających na realizację naszych najsłynniejszych planów i ambicji. Pamiętajcie, aby w dążeniu do celu nie zatracić własnej wartości i mieć na uwadze dobro innych ludzi, bo jak napisała Wisława Szymborska, nic dwa razy się nie zdarzy. Do zobaczenia. Panie Dyrektorze, Panie Przewodniczący,
Szanowny Drodzy Przewodniczący Szkoły Podstawowej nr 2, jak będzie wywołany w tym momencie, będzie z dłuższy, czy z dłuższym głosem. Mam nadzieję, że również zabawa do organizacji zrobienia w przyszłości. Chcę wam podziękować za to, że na to spotkanie szkoła za to, że zainteresowała się za to, że Dzisiaj trzymacie się ze sobą kończenia i zaraz znajdziecie światło.
Dzisiaj pożegnacie się chwałą chłopcami. Dzisiaj oraz chwałami pożegnacie się między sobą. Zapamiętajcie tej chwili. Ta chwila jest bardzo młodsza. Ta chwila jest wyjątkowa. Już w takim gronie, w takim składzie jest inaczej. Na pewno może Pana Pana zobaczycie swoje zdjęcie jako absolwenta tej szkoły. Przypomnijcie sobie twarze swojego koleżanki jako wielu. Może ta pożółkła fotografia będzie dla nas wielkim wspomnieniem. Jest to dzień szczególny dla nas, dla Waszych rodziców, ale również dla Pana Patrona Wysokiego, który włożył wiele serca, wiele pracy po to, żeby nas przygotować do dalszej pomocy. Dzisiaj w postaci świadectwa otrzymacie twarz. Twarz Bóg, który prowadzi Was do dalszej nauki, do podjęcia nauki przekroczenia. A po ukończeniu przekroczenia, wtedy, kiedy będziecie mieli świadectwo naturalne, dostaniecie do tego paszportu wizję. Wizję, którą bardzo ważne do startu na szkolnictwo, które się żebyście mogli ukończyć uniwersytety, akademie, żebyście mogli wykształcić się, a niestety to pewnie, na prawdę na terenie naszego miasta. W imieniu własnym, w imieniu całej Rady Narodowej, przepraszam, Rady Miejskiej, na tym momencie kolonić. Życzę Wam, abyście wybrali sobie najlepsze środki, abyście z powodzeniem mogli sprostać swoim planom, żebyście mogli po prostu zrealizować Wasze rodziców, marzenia. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Chwilę refleksji, tylko chciałbym na tych świadectwach, które otrzymacie, będzie podpis Waszym wypadku, będzie podpis dyrektorowy. Ale powiem jeszcze jedno zdanie. Mam wielką satysfakcję, że dyrektor pierwszej szkoły jest mój uczeń. I zastępca dyrektora szkoły jest pan Mistrzowska, która była moją uczennicą. To ja składałem na niej świadectwie do ciebie szkoły. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam panią Milonę Zalepińską, przewodniczącą Rady Rodziców. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, z okazji zakończenia roku szkolnego w imieniu rodziców pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować, pogratulować i złożyć życzenia wszelkich uczciwości. Szanowni dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy, szanowni pracownicy, Państwu pragnę podziękować za współpracę, profesjonalizm i życzliwość. Dziękuję za ofiarę Wasze poświęcenie porządku edukacji naszych dzieci. Za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania wiosny. Za tę codzienną i odpowiedzialną pracę dydaktyczną i wychowawczą, za Wasz trud i wysiłek porządku kończący się w rok szkolny, z całego serca Wam dziękuję. Kochani absolwenci, za Wami nauka wytężonej nauki, tak wobec sprawdzianów i egzaminów. Teraz znacie czas zasłużonego, wymarzonego odpoczynku. Dziś kończy się pewien etap naszego życia. Czeka Was nowa szkoła, nowi nauczyciele, nowi koledzy i koleżanki. Życzę Wam, by każda nowa zasada przyjaźń okazała się szczera i wielka. Nowi nauczyciele, którzy będą rozumiali i sprawiedliwi. Gratulując szkolnych osiągnięć, życzę wszystkim wspaniałych i oczywiście bezpiecznych wakacji, interesująco spędzonego czasu i zamawianych przygód, a przede wszystkim nabrania się do nowych wyzwań. Dziękuję bardzo. Głos zabierze Pan Dyrektor. Szanowni Państwo,
Państwa, korzystając jeszcze z okazji, jest dzisiaj wyjątkowa sposobność, ponieważ pani przewodnicząca Rady Rodziców uczestniczy jako przewodnicząca Rady Rodziców ostatniej uroczystości. Mija dzisiaj 4-letnia kadencja przewodniczącej Rady Rodziców i Szkoły Podstawowej UMWA w Polsce. Chciałbym w imieniu Was, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczelskiego, wszystkich pracowników szkoły, złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowania. Pragnę serdecznie podziękować za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów. Proszę przyjąć moją wdzięczność i szacunek za przyjmującą pracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły. Za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślne rozwój zależą od współpracy rodziców ze szkołą. Dziękuję za czynny udział w naszych przedsięwzięciach, bezinteresowną pomoc i ofiarność. Życzę wielu sukcesów i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Współpraca między szkołą a radą rodziców układała się z rąbą. Bardzo serdecznie dziękuję. Słowa skierowane do nas. Drodzy ósmoklasiści, dzisiejsze spotkanie jest ostatnią uroczystością przeżytą w domach tej szkoły. Za parę chwili znajdziecie się absolwentami Szkoły Podstawowej numer 2 imieniu Jana Pana Grzegorza. I już nigdy nie spotkacie się w tym samym gronie. Za chwilę przystąpimy do przekazania symbolów szkoły. Proszę o wszystkich o powstanie. Proszę o wszystkich o powstanie. Proszę o wszystkich o przygotowanie. Baczność. Przedstawiciele klas siódmych do przekazania pocztu wystąpi. Poproszę o wypełnienie obowiązku uczennicy klasy ósmej, która włączyła na tekst ślubowania absolwentów. Dziękuję bardzo.
tak zaczęło myśleć. Przechodzimy do podsumowania naszej kariery szkolnej. Najlepsi uczniowie, którzy osiągnęli średnio 5,5 i wyższe oraz za zachowanie są honorowani wpisem do Złotej Księgi. Za chwilę nastąpi ten moment. Po odczytaniu proszę uczniów o podejście, wpisanie się i podejście tutaj do stołu kwestialnego, a pana dyrektora i proszę o wręczenie nam książkowe. Ładnie ma być średnia 5,89. Tak, nie ma polskiej średnia 5,72. Średnia polska z Polski 5,94. Ładnie ma być średnia 5,89.
klasy 8.1. Zapraszam. Wręczymy nagrody książkowe dla uczniów, którzy reprezentowali szkołę w Poczcie Świątowej. Zapraszam z klasy 8A Jacka Pałeckiego, Juliana Kulickiego i Lidia Łosia. Marta Zniczyna.
Kamińskiego. I Marcela Czarnowskiego. Gabriela Czarnowskiego, który jest finalistą 29. Międzynarodowego Konkursu Pięknego Ewangelia Świętego Łukasza. Thank you.
Thank you.
zaproszonych uczniów klas ósmej i wychowawczyń Magdalenę i Skocinowską. Wierzę, że słowne modlitwy i doświadczenie wniesione z głową naszej szkoły będzie się rozwijać z powodzeniem kolejnych latach edukacji. Proszę wszystkich o powstanie. Moi drodzy, drodzy uczniowie,
Ostatni 5 minut, ostatni występ, kurat tej szkoły. Zapraszam.
pełni szczerości, tylko jak kwiaty serca naszym krajem, jak kwiaty wiosny, świeże i białe, rosną w parku kwiaty pod latem, kwiaty za wszystkie godziny wspólne, na resztę życia niezapomniane. Kwiaty za serce, serce za ludzkie, że zawsze było nas. Uśmiech, przedwinny jak właśnie kwiat, żeby zapewne nie zostaje w sobie. I mam dwa takie rozgrywające, więc polecam wam dzisiaj śniadanie. Uśmiech, dobry ci podatny czar, jak władzą ogromny, kamienny żar. Miły bez wielki, najpierwszy, jako bez serca, dzisiaj wam śniadanie. Uśmiech, na świętą radość od niej leży, bryliste w oczach przykrywa łzy. Uśmiech na dobro przemienia zło, wszystkie te cytaty uśmiech wam środki. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przez długich 8 lat przygotowali komentar nauki. Serdecznie z wyróżnieniem będziemy liczyć na oczywiście w pomocach, którzy pomagali nam sprawiać zdane litery, wprowadzali do ciągu dziesięć książek, byli wspaniałymi przewodnikami w naszej szkole. Dziękujemy także wszystkim nauczycielom, którzy w starszych klasach czynili naukę zrozumiałą i dostępną dla nas. Polonistą, nauczycielom języków obcych, matematyką, biologą, geografą, fizyką, chemiką, historyką, nauczycielom wiedzy o społeczeństwie, wychowaniu życia w rodzinie, edukacji do bezpieczeństwa i doradztwa zawodowego. Chylimy również czoło przed tymi, którzy prowadzili zimne szkółki. Byli to nauczyciele. Panie ma Pan takie zajęcia techniczne oraz Pana muzyki. Pamiętam zawsze będziemy w lekcjach poety, na których pracowaliśmy nasze ciało. Chcemy też pokazać na wdzięczność Pani Rady, który bardzo nas wspierał przez miłości i tym sumieniu. Nie zapomnijmy o wszystkich pracownikach obsługi i administracji, którzy troili się w troili, aż do szkoły powiadają do pracujemy wiesz pod tytułem do zobaczenia w rozgrzeciu. Do zobaczenia w rozgrzeciu w najmniej procent, najmniej szaku, zgładzacznie w sobowie na mnie, w ukryciu wśród masa wydarzeń pełnym kazaku, przyszło się wielkie znak zapytania, pełna rozterek i niepokoju. Bez odpowiedzi na te pytania, w codziennej pracy i odpowiedzi. Stoimy w progu tej naszej drogi, do zawodowcy, do zdyśniami, w siłą nadzieją i do zdrowi, byśmy do zadania odpowiedzi, odważni, prawi, pełni miłości i spoodważni w naszym życiu. W końcu drogi będzie możliwości do zdrowia waszych zawodowiczy. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich tegorocznych absolwentów mamy zaszczyt złożyć podziękowania całego gronu pedagogicznego oraz dyrekcji szkoły. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do naszych wspaniałych wychowawców. Serdecznie dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie i za ogromne serce, jakie nam pokazaliście. Zdajemy sobie sprawę, że często sprawiliśmy nam kłopoty. Mamy nadzieję, że zapomnicie o naszych porażkach i złym zachowaniu. Pokazaliście nam wiele cierpliwości i wyrozumiałości. Nauczyliście nas, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki wam poznaliśmy radość przyjaźni i lojalności. Dziękujemy, że staraliście się przekazać nam swoją wiedzę i umiejętności. Widzieliście w nas potencjał, który dzięki waszej pracy i naszym staraniom ma szansę zaowocować w przyszłości. Cieszymy się, że w naszym szkolnym życiu był czas nie tylko na ciężką pracę, ale i na dobrą zabawę. W ciągu minionych 8 lat wspólnie przeżywaliśmy radości i smutki. Jesteśmy szczęśliwi, że zawsze mogliśmy znaleźć oparcie naszych nauczycieli.
ale również w koleżankach i kolegach. Już jutro każdy z nas pójdzie w drugą stronę, lecz w naszych sercach zawsze pozostanie miejsce na wspomnienia wspólnie spędzonych chwil w tej szkole. Szanowni pedagodzy, pracownicy szkoły, rodzice, koleżanki i koledzy, jeszcze raz dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiliście. Kończy się jeden z ważniejszych etapów naszej szkolnej wędrówki, ale czas płynie dalej, a my nie możemy go zatrzymać. Nasz pociąg do dorosłego życia właśnie odjeżdża. Wsiadając do niego i żegnając się z wami, będziemy kierować się z uwagi pisarza Jima Stowara. Nauka to podróż, która trwa całe życie. Na otwartych umysłów uświadamia i stale pytań, na które warto poznać odpowiedzi. Tym, co możemy dać w prezencie, są nasze talenty. Dla Państwa wystąpi Magdalena Zamecka, ważny absolwent w naszej szkole, Paweł Wyszyński oraz Wiktoria Falecka. Thank you.
Przewodniczącemu Rady Miasta, Rady Miejskiej, panu Henrykowi
wdziękiem wciągnął. Przy tej relacji z samorządami miasta Rybnie Głowocko bardzo serdecznie dziękuję na ręce pana burmistrza, dla pracowników urzędu, a dla na ręce pana przewodniczącego na Rady Miejskiej za codzienne wsparcie, za to, że możemy zawsze liczyć za to na Rady Miejskiej, na pana burmistrza i pracowników urzędu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję nauczycielom i wychowawcom klas 4-8, ale również wśród nas są wychowawcy klas 1-3, którzy dzisiaj razem z wami byli. I to są ci wychowawcy, dzięki którym pierwszy jeden stanęliście. Także bardzo miło, że panie zaszczyciły swoją obecnością dzisiejszą uroczystość pożegnania. Panie wychowawców z klas 1-3, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wychowawcom, nauczycielom, dziękuję rodzicom, nawet słyszałam pracę absolwenci. Żal was żegnać. Dzisiaj dobiegły się do mety. Natomiast szkoła podstawowa numer 2 jest dla was zawsze otwarta. Przychodźcie zawsze, jak tylko będziecie chcieli. Odwiedzajcie nas, bo będziemy za wami tęsknić. Bardzo serdecznie ja w sposób szczególny dziękuję wam za ostatnie 4 lata. Za to, że razem byliśmy w tych pięknych chwilach, w tych trudniejszych czasach. Bardzo serdecznie wam za wszystko dziękuję i do zobaczenia.